Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat aktywności słonecznej, ponieważ ostatnio jest zmniejszona aktywność słoneczna naszej planety, naszego Słońca. W związku z czym to bardzo oddziaływuje na nasz umysł, na nasze ciało. Jak również chciałbym podkreślić, że ostatnio są bardzo silne burze słoneczne, które wielokrotnie dochodzą do naszej planety, co również oddziaływuje na nasz mózg, na nasze zachowanie. Ludzie są więcej agresywni, więcej zachowania są u osób bardzo agresywne, jeden w stosunku do drugiego. To właśnie jest spowodowane właśnie tymi bardzo mocnymi burzami słonecznymi, które ostatnimi czasy właśnie nas nawiedzają. Dodam, że właśnie wczoraj, przedwczoraj 9 maja i jeszcze wczoraj również były bardzo silne burze słoneczne i te burze słoneczne powodują, drodzy kochani, że nasze zachowanie nie jest takie, jakie powinno być. Jak również zmniejszona aktywność słoneczna powoduje to, że osoba może po prostu wariować, może po prostu mieć odjazdy typu bóle głowy, zawroty głowy, nawet może spowodować u niektórych osób zgon. Bardzo silna burza słoneczna może spowodować odpowiednią radiację, odpowiednie działanie na mózg i może spowodować po prostu zgon osób, które są więcej osłabione, więcej jakby czułe na takie radiacje, prawda? Nie każda osoba odczuwa tak bardzo te burze słoneczne. Jeżeli osoba jest silna, jeżeli osoba ma silny umysł, silną aurę, ma na przykład kawaczek, którą nosi przy sobie, no to wówczas nie jest takie silne oddziaływanie, drodzy kochani. Ale osoby, które nie mają żadnej protekcji, nie mają żadnej kawaczy, nie mają żadnego amuletu, który ich chroni, no to wówczas mają po prostu sytuację bardzo trudną, ponieważ te burze oddziaływują na mózg bezpośrednio i powodują zaburzenia w pamięci, zawroty głowy, bóle głowy. I ostatnimi czasy właśnie mamy do czynienia z tymi burzami słonecznymi, jak również bardzo wysoką nerwowość u ludzi. Ludzie są, można zauważyć, bardzo, bardzo nerwowi. Szczególnie tutaj ja zauważyłem w tym mieście, gdzie pracuję, w Puerto La Cruz. Także, drodzy kochani, ja po prostu was uprzedzam, że jeżeli macie jakieś objawy, to niekoniecznie to musi być jakaś choroba. Może to być po prostu wywołane właśnie tymi burzami słonecznymi, które są bardzo często ostatnimi czasy. Zresztą sami możecie zauważyć po promieniach, które idą od słońca, że te promienie są już jakby inne, są po prostu bardzo intensywne. I te promieniowanie po prostu, które przechodzi przez atmosferę, dostaje się do powierzchni naszej planety i to powoduje po prostu, to promieniowanie powoduje zmiany w naszym myśleniu, w naszym zachowaniu. Jesteśmy ściśle powiązani właśnie z kosmosem, jesteśmy ściśle powiązani z tym, co się dzieje w atmosferze, jesteśmy ściśle powiązani z tym, co się dzieje wokół nas. Także to jest właśnie taki faktor, który niezbyt przyjemny, ale po prostu ma miejsce właśnie teraz i właśnie chciałem powiedzieć o tym, że dużo ludzi po prostu będzie miało dziwne objawy. Ostatnimi czasy będą po prostu mieć dziwne zachowania ze względu na to, że po prostu ta radiacja jest bardzo, bardzo mocna. I to by było, drodzy kochani, na tyle. Ja jeszcze raz zapraszam was do zakupu Aronitu na linku pod YouTube'em. Od ciebie się żegnam i do widzenia.